Bożena Czarnota, bajeczka. Gdy kot śpi, harcują myszy. Jego myśli nie usłyszysz. Za to mysz chrapanie słyszy. Miły odgłos zamiast ciszy. Gorzej jest, gdy kot się skrada. Czujne muszą być i kropka. Śmiać się wtedy nie wypada, bo nieszczęście myszkę spotka. Nim mysz czmychnie wprost do nory, kot ją gotów pacnąć łapą. Sprytny kot stwarza pozory, tak na niby jest fajtłapą. Czytał oczywiście tata Mariusz, czyli Mariusz Rzepka. Dzięki, że jesteś i do usłyszenia.